Dzień był wprost idealny, żeby siedzieć na balkonie, rysować ptaki, jeść winogrona i popijać sokiem. George widział wiele ptaków, ale żaden nie nosił obrączki. Ptak widział wiele zwierząt, ale żadne nie robiło tego. Postanowił zostać, póki nie odkryje, jakim zwierzakiem jest George. Nie huśtaj się na krześle. Życie artysty bywa czasem trudne. George, bardzo ładny rysunek. A, obrączka. Oznacza, że to gołąb pocztowy. To taki gołąb, który zawsze wraca do gołębnika. Zaczekaj. Może i do nas wrócił, ale to nie jest jego dom. Gołębie pocztowe mają swoje domy. O, nasza pizza. Umyj ręce. Teraz drzewo miało wszystko, co trzeba, nawet łącznie z gołębiem, który znalazł dom. O, coś takiego, to niesłychane. O, rety, a co tutaj się stało? Zostawiłem serdelka na straży, a kiedy wróciłem, wszędzie było brudno. Żałuję, że nie mówię pojamniczemu. Albo po gołębiemu. Na nasz balkon ciągle przylatuje gołąb. Mały, szarawy, z żółtą obrączką? Tak. Widział go pan? To jest kompas. Myślałem, że już nie wróci. A ja uznałem, że będzie mu wygodniej, jeśli na balkonie stanie małe drzewo. O nie. O, co tu się stało? Gdybyśmy mówili pojamniczemu, zagadka byłaby rozwiązana. George, gdzie jesteś? Czy to jest drzewo? George aż pękał z dumy. Teraz gołąb miał własny dom i mógł z nimi zostać na zawsze. Kompas! Jak dobrze cię widzieć! Tak! Kompas niemal zawsze trafia do domu. Ale nie chcę przyznać, że czasami pobłądzi. George, portier i gołąb się znają. On go zabierze do domu. Ale do prawdziwego. Patrzcie tylko, wasz kolega. Widzisz? Nareszcie jest u siebie. Kupiłem je dla gołębia, żebyś mógł go rysować. Naprawdę bardzo ładne, ale gołębie wolą siadywać na prawdziwych. Kompas, zobacz, to prawdziwe drzewo. Specjalnie dla ciebie. Gołąb wciąż nie wiedział, jakim zwierzakiem jest George, ale doceniał, że umie robić drzewa.